Mężczyźni zawsze dzielili się na dwa obozy. Jedni uważali, że golenie zarostu jest wręcz koniecznością, inni byli zdania, że prawdziwy mężczyzna powinien podkreślać swoją męskość za pomocą brody lub wąsika. Jednak i tak, każdy z nich potrzebował jakiegoś skutecznego narzędzia do golenia. Na ratunek przyszedł im King Camp Gillette, wynalazca żyletki. Urodził się 5 stycznia 1855 roku. Jego ojciec pracował w urzędzie patentowym, dlatego młody Gillette co wieczór z uwagą słuchał opowieści ojca o wynalazkach, które poznawał.